Cześć, cześć, kochani. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku Euro Truck Simulatora. To jest chyba już 10. odcinek, także troszkę nagrywamy. Grałem dzisiaj już jedną traskę. Miód woziłem po Szwecji i bardzo, ale to bardzo mi się te ładunki spodobały. W związku z tym postanowiłem zrobić jeszcze jedną trasę, troszkę krótszą, jakieś 40 km. Z Orebo do Helsingborga i słuchajcie, puszkowana wieprzowina w podwójnej naczepie. No, jestem na diecie cud, czyli żre tyle samo, a jak schudnę, to będzie cud, więc uznałem, że taka kaloryczna wieprzowinka puszkowana, dużo białka, dużo przyjemności, to będzie coś pięknego, co mnie... Co mnie, słuchajcie, będzie denerwowało i irytowało, dlatego gram. Nordic Crown. Czyli nordycka korona i podwójna naczepa. O. Są normalne światła, wycieraczki. Skręć w prawo. Jedziemy. No tym razem, słuchajcie, mamy coś innego. Mamy Scanię, ale też bardzo ładną w środku. W zasadzie patrzyłem na inny model chyba. I ten, jeżeli chodzi o kabinę, wyświetlacze. Też jest ciekawy. Jedź prosto. Nic tylko takim jest, słuchajcie. Ładna maszynka. Nie chcę chyba zwiedzać miasta, żeby szukać teraz. Żeby szukać teraz moje misie kolorowe jakiegoś salonu, serwisu itp. Więc zróbmy tak jak jest, jedźmy dalej. Przygotuj się do zjazdu w lewo. Jeszcze mimo wszystko mam lekkie obawy przed tymi ładunkami. Zjedź w lewo. A może nawet nie ładunkami, bo tu nie chodzi o ładunek, a chodzi o naczepy. No jednak podwójna naczepa to jest... To nie jest prosta sprawa w prowadzeniu, więc... Troszkę się boję, żeby mi nie wytrzęsło tej wieprzowiny. No, mógłbyś mnie puścić, no to co za łajza. Dziękuję bardzo. I słuchajcie, jedziemy, oby to była prosta, szybka trasa. Widać było na tym wirażu, jak ta ciężarówka ciężko jedzie, jak nie wyrabia. Więc nie będzie to też łatwa podróż. Przy podwójnej naczepie, no, mimo że mam maksymalnie to obciążenie czy stabilność naczepy ustawioną, to i tak buja jak szalona. Więc nie będzie to łatwa trasa niestety, ale to dobrze, będzie ciekawiej. Ja oczywiście postaram się rozpędzić do jakiejś szalonej prędkości, bo dlaczego by nie? Myślę, że takie 110 to będzie w sam raz, żeby mi włosy stawały dęba na głowie i nie tylko. Jedź prosto. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. No, przehamujemy. Prawo.
skręć w lewo. No, nie było łatwo, ale jakoś się udało. Na milimetry. Deszcz nie pada, pozytyw. Światło zostawię, bo zaraz wiecie, za 6 godzin będzie niby tam powiedzmy 16, ale to różnie bywa. Zawsze bezpiecznie po prostu pojechać na światłach i tyle. Ale widać, że ta Scania już jest mocniejsza od tego Dafika. Lepiej się zbiera. A obciążenie prawie takie samo chyba, nie? Nawet większe. A też te takie czerwone wykończenia dają taki sportowy sznyt. Ładny środek, ładny. Jedź prosto. Nie wiem, czy grając w ETS-a na to uwagę zwracacie, ale te widoczki tutaj są naprawdę ładne. Trzeba to przyznać. Już jakieś mniej więcej 80 km przejechaliśmy, więc jest ok. No a tutaj widać, że przy prędkościach już powyżej 80 i przy zakręcie ta naczepa robi co chce, żyje własnym życiem i ciężko tak się prowadzi niestety. Mam nadzieję, że niedługo będę w stanie wjechać na jakąś autostradę. Jedź prosto. Będę musiał tak też pomyśleć, jak, bo teraz osiągnę drugi level. Drugi, ósmy level po tej misji i to też poświęcimy chwilkę czasu, słuchajcie, żeby zobaczyć możliwości tej ciężarówki, bo założymy, że biorę tą Scanię, no to tak naprawdę wejdą mi nowe podwozia, wejdą mi nowe silniki, wejdą mi nowe skrzyny biegów. Jak powiem, było 120 tysięcy, a pytanie, ile może być więcej? Przygotuj się do skrętu w prawo. W końcu autostrada. Skręć w prawo. Zaczyna się. Powiedzmy, że nie przywaliłem tego słupeczka. Bo teraz trzeba się rozpędzać, bo to potem będzie tylko gorzej. O, Benjamin. Jednak Benjamin to jest solidna firma. Co trasa z półtoraka przywozi? Tak to można żyć.
gorzej z tą Yvonne, bo ona tak z kilkaset euro jeszcze. Ale niech ich zarobki dojdą chociaż do 3000, to wtedy możemy sobie wziąć kredyt. Po prostu na jedną ratę mi zarobią, tak? A na pozostałe zarobię ja. Ja zarobię dyszkę, oni zarobią te 2000, 3000 i będzie okej. Okay. Żebym nie rozbijał ciężarówki, proszę. No ale z pozytywów, słuchajcie, jedziemy. O, zobaczę jak jadę. Zobaczę mapę. Bo może tutaj w miejscu docelowym mamy jakieś pytajniczki? Nie, nie mamy. Patrzcie, takie duże miasto. O, już mamy agencję pracy odnalezioną. Dobra, no to jedziemy dalej. Ale pozytyw był taki, że mamy autostradę pod samo miejsce, więc możemy sobie włączyć jakąś przyjemną, oczywiście nienormalną prędkość przelotową. Możemy liczyć na to, że nie będzie fotoradarów za dużo. Może się uda. I tak jak myślę, 110. Teraz to nam prędkość spada, bo jest pod górkę. Ale takie myślę, 110 prędkości przelotowej możemy osiągnąć i po prostu jechać, jechać i jeszcze raz jechać. Jest lekko z górki. Więc teraz tylko skupmy się na fotoradarach. Skupmy się na zakrętach, żeby ten w miarę optymalny tok jazdy trzymać. I powinno być w pożądalu. Wychodzi, słuchajcie, na to, że jest to bardzo możliwe, że na przełomie lipca i sierpnia będę jechał na działkę, tylko z córeczką, więc bez żony. W związku z tym zostaną mi wieczory, powiedzmy, jak córunia pójdzie spać tak o tej 8-9. To i oprócz oczywiście czytania książek i innych jakże ciekawych rzeczy. Będę miał może tak godzinkę, półtorej dla siebie. I w związku z tym jest bardzo możliwe, że będę chciał nagrać wam coś. Vlogi? Może też. Ale chyba jakąś serię z jakiejś gierki. Nie wiem jeszcze z jakiej w sumie, ale coś z tych starszych tytułów. Może jakiś Hearts of Iron 4? Może. Jedź prosto. No, może coś innego, nie wiem w sumie, zobaczymy. Ale będzie okazja, bo będzie ETS-ik. Może to będzie ciągle ETS-ik, ale może jakiś Jezufęczek, może Rimworld, zobaczymy. Na pewno muszę sobie tak zainstalować przed wyjazdem ze Steama i postaram się coś takiego właśnie dziabnąć. Jakąś miniseryjkę, ale myślę chyba najbardziej o Hearts of Iron, wiecie? Trzymaj się Bo prawej jednak strony. bardzo lubię tą gierkę. Zjedź w prawo. Tam tak, wiecie, siadając na powiedzmy 2-3 godzinki, mogę nagrać 2-3 odcineczki. Pomyślimy jeszcze. Jestem oczywiście otwarty na wasze propozycje. To może być, które mogą być gierki online, tak? No bo ja nie mam w środku lasu, na Podlasiu internetu. Nie wiem, czy w ogóle na Podlasiu jest internet, ale chyba jest, nie?
prosto. Wiadomo, wezmę książkę, będziemy czytali z córeczką, pojedziemy na konie z córeczką, pojedziemy na jakiś zalew z córeczką, sobie jakieś wycieczki po różnych ładnych miejscach, bo troszkę tych ładnych miejscówek na Podlasiu znajdziemy, tak? Natomiast wieczory, jako że będę żonka ostatnio w domu, bo będzie sobie sprzątała po remoncie i odpoczywała od córeczki i ode mnie, no to coś tam będzie można zdziałać, nie? Nie chcę jechać szybciej, mimo że z górki pewno bym się rozpędził, ale czuję, słuchajcie, czuję na kierownicy, mimo że jej nie mam, ale czuję na, tutaj na guziczkach, na klawiaturze, że niestety taka prędkość już jest duża. Znaczy, zobaczcie w lusterku, jak się buja przy każdym schęcie to naczepa. To nie są już przelewki, słuchajcie. Jedź prosto. Znowu ładne widoczki, zobaczcie. Boże lasy jak kurcze w Borach Tucholskich. Świetne. Puszkowana wieprzowina. No ta trasa minie dużo szybciej. Ale jak ją skończymy, będziemy mieli jakieś 34 tysiące, więc też naprawdę bardzo przyzwoita ilość gotóweczki, mimo że przecież w ostatnim odcinku spłaciliśmy kredyt. No jestem ciekawy, ile i jak to pójdzie, ile kasy zarobię w ciągu dwóch, trzech kolejnych tras i czy będę w stanie kupić sobie już tą ciężarówkę. Wiele zależy od tego, słuchajcie, jakie podzespoły w kolejnym odcinku odkryję, bo 125, no w teorii po tej trasie mógłbym już dobrać sobie te 100 tysięcy i kupić ciężarówkę. Mógłbym to zrobić, natomiast no, chcę kupić lepsze podzespoły. Malowanie na razie w ogóle olewam. Bo też mam świadomość, że to nie będzie moja docelowa ciężarówka. Ale tutaj wiele zależy właśnie od tego, ile jeszcze będę musiał zarabiać, żeby kupić te lepsze podzespoły właśnie po takie jak ten ciężkie ładunki. Bo będę starał się teraz za Warszawę po prostu pojechać gdzieś do Skandynawii, a potem w tej Skandynawii się kręcić, żeby te podwójne ładunki wozić, bo z tego jest naprawdę bardzo, bardzo fajna kasa. Tak, ale wiadomo, że do tego muszę troszkę
dostosować swoją ciężarówkę, tak? Czyli muszę jej tam odpowiednie rzeczy wrzucić, czyli lepsze podwozie, podejrzewam, z dwoma osiami z tyłu, lepszą skrzynię biegów, mocniejszy silnik, żeby te ciężkie ładunki jakoś można było przewozić. I dojeżdżamy na miejsce, słuchajcie. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Specjalnie puściłem pedał. Ups. A wyhamujemy. Nawet bez ręcznego. Skręć w prawo. No dobra, tu jest problem właśnie z tym skrętem, bo... Dobra, starcz. Dobrze, tutaj nic nie stało. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Dotarłeś na miejsce. Do usłyszenia następnym razem. No i podjedziemy standardowo. O matko, ci źle ustawiłem. Zróbmy tak w takim razie. Aha, świetnie, 300 euro w plecy, no dobra, trudno. Trudno, już lepiej nie będzie. Zróbmy tak, podjedziemy tutaj. I teraz dopiero zaczniemy zakręcać. Dawać hajs. 34 tysiące będą. Świetnie. I też wskoczy level. Jako, że w Skandynawii raczej tych ADR-ów nie ma. Tu jest więcej expa, mniej kasy w delikatnym ładunku. No właśnie, tylko tak, 550. Ja nie chcę chyba robić takich długich tras. Bo to będzie za długo, tego nie ruszamy. Wyższe za dostawę wysokiej wartości. Raczej nie ma wysokiej wartości w tych, raczej dostawa na czas. Robimy tak. Mamy 34 koła i sprawdźmy tego dealera. Założyłem już sobie, oczywiście to się może zmienić, że dziabiemy ciężaróweczkę tą. Tą. Tak, to był ten wybór. Ciekawe, o co chodzi z tą flotą. No dobra, nieważne. Domyślna oferta. To była ta. I teraz. Wiemy, co mamy. Tak, zakładamy, że bierzemy pojedyncza dwuosiówkę pod ciężkie ładunki. I już mamy 130. Silnik możemy trochę zwiększyć, wiadomo. Skrzynię biegów w ten sposób. A jak odpuścimy sobie to... Nie, ale to trzeba. To nie ma sensu, ale... Robić to w ten sposób. Kiedy to trzeba zrobić w ten sposób. Tak naprawdę. To byłoby minimum.
Takie ustawienie. Nie będziemy bardzo szybcy, ale pod ten ciężki ładunek, czy nawet tak, ale to nie jest duża różnica. 150 tysięcy potrzebujemy. Na razie olewamy zupełnie środek. Możemy dać to nam ceny nie zmieni. Więc damy to i byśmy kupili taki zestaw. Kolorków chyba na razie nie będziemy zmieniali, bo szkoda trochę kasy. Te są ładne. Niektóre. Ten jest fajny. To jest ze Steama teraz. To jest z dodatków. Znaczy jest tu paru ładnych, ale na razie malowań bym nie ruszał. Tak samo tutaj bym żadnych wzorów nie wrzucał. Byłaby czysta, prosta ciężarówka. Jedyne co byśmy może dali tylko to, tak? Ale to jest jakby bardzo mały wydatek. Czyli potrzebuje 150 tysięcy. 150 tysięcy, czyli tak naprawdę nie potrzebuje 150, bo potrzebuje jeszcze zdyszkę na kredyt. Żeby nie wyjść na zero, więc potrzebuje tak naprawdę 160 tysięcy. Potrzebuje 60. Potrzebuje jeszcze dwie trasy. Jeszcze dwie trasy tego typu zrobić, mniej więcej, żeby kupić ciężarówkę. To jest delikatny ładunek. Cena według dystansu. O, proszę, syrop klonowy. 11. Te podwójne naczepy naprawdę tutaj działają. Szkoda, że nie można tego sobie wyfiltrować. Nie wiem, powinna być możliwość. Ja wiem, że mój apel nie dojdzie w żadnym wypadku do uszu decydentów, ale powinna być możliwość jakby filtrowania po rodzaju. Bo mamy tak, datę, źródło, nadawca, odbiorca. Powinno być na przykład po rodzaju przyczepy albo po typie ładunku. Mi się wydaje, że byłoby to łatwiejsze. Przegubowa. To się raczej nie znajdzie. Widzicie, nie ma przegubowej szukania. Powinno być szukanie. No dobrze, ale wiemy już o co chodzi. Wiemy o co chodzi, słuchajcie. Tak, trasa jest króciutka, bo na przeprawę kosztuje 1000, nie? Więc stąd jakby jest ta idea. Ale tak, będziemy starali się brać jeszcze te szwedzkie, słuchajcie, te. Damy według ceny tak samo jest to w ten sposób ustawione. W większości przypadków. No tu jest 12 koła, to jest bardzo dużo pieniędzy, bardzo dużo kasy. Ja będę starał się właśnie robić takie podwójne misje, bo one są ciekawe. Ciekawe i fajne. Mamy 34, potrzebujemy jeszcze co najmniej 50 kilka tysięcy, żeby to zrobić. Właśnie musimy się bawić, że tak powiem, dokładnie co do grosza, bo też mam świadomość, że też moi pracownicy zarabiają. Więc powiedzmy a zaraz zobaczymy ile. 2-3 tysiące dziennie. No 2,5 już, tak? Możemy od nich liczyć. Jak zarobię te 54-5 tysięcy, to wtedy już myślę, że będę mógł spokojnie kupić tą ciężarówkę. I to będzie myślę duży plus dla rozgrywki. A po prostu pojedziemy do Skandynawii i będziemy tam się poruszać i szukać tych ładunków. A wiadomo, że swój własny ładunek to jednak jest dużo więcej kasy. Kochani, dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia jutro. Trzymajcie się ciepło. Piątka.